forum w Opolu, forum, wydarzenie, które wpisało się już w tradycję Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecność uczelni wyższych dla nas jest niezwykle istotna w ramach klastra edukacyjnego, które funkcjonuje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ta uczelnia, w murach której dzisiaj się znajdujemy, pełni rolę szczególną, bo współpracujemy bardzo blisko, bardzo intensywnie, jest z naszym zapleczem naukowym, wymieniamy się doświadczeniami i to także jest istotny element tego dzisiejszego forum i tego naszego wydarzenia, trzeciej edycji, po raz trzeci właśnie tą wiedzą, tymi wspólnymi doświadczeniami i tym istotnym elementem, jakim jest połączenie właśnie przedsiębiorczości z nauką i biznesem, o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać i dyskutować. Patrząc na to, że mówimy o biznesie, o przemyśle, no to też wybitna rola szkół technicznych, Politechnik, Politechnika dobrze zarządzana, ambitna, rozwijająca się, że właśnie Politechnika Opolska zdaje sobie sprawę z tej szczególnej roli misji właśnie szkół technicznych. Misja Politechniki Opolskiej jest szczególna, dlatego myślę, że znaczenie powinno być takim znaczeniem i docenianym, i widzianym, i wspomaganym w ramach funkcjonowania całego regionu. Jeżeli mówimy o rozwoju regionu, to przede wszystkim musimy mówić o sile napędowej, jaką są zawsze uczelnie techniczne. W naszym przypadku jest Politechnika Opolska, która od dłuższego czasu bardzo dobrze się rozwija i odpowiada na potrzeby rynku, inwestorów, ale też kandydatów, którzy chcą u nas studiować. Współpracujemy bardzo ściśle z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpracujemy na przykład na płaszczyźnie doktoratów wdrożeniowych, które są bardzo ważne, bardzo istotne zarówno dla nas, ale i dla przedsiębiorców. Otwieramy laboratoria, nowe laboratoria, które pozwalają na badanie nowych tematów, nowych obszarów.